drugim głównym pojedynku na gali XTB KSW 92. Michał Materla przegrał z Piotrem Kuberskim. Michał Materla skomentował po raz pierwszy w mediach społecznościowych porażkę na gali XTB KSW 92. 39-latek poinformował o dolegliwościach zdrowotnych, które nie wiadomo jak się dla niego potoczą. Piotr Kuberski MMA, gratuluję. Świetna dyspozycja. Kawał wojownika z ciebie. To wiedzieliśmy, ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. W niecałe 14 miesięcy, 4 walki z topowymi zawodnikami i nie tylko zawodnikami. To był bardzo intensywny rok, jak za dobrych czasów. Potrzebowałem chwilę czasu dla siebie, bo zdrowotnie ta walka potoczyła się wyjątkowo niekorzystnie dla mnie i nie wiadomo jaki będzie tego finał. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną w najgorszych momentach, a ja mimo przeciwności losu postaram się wam wszystkim odwdzięczyć, bo czuję na plecach odpowiedzialność za taką armię wsparcia. To była moja ostatnia walka w obowiązującym kontrakcie KSW MMA. Szkoda, że tak się potoczyło. Radosław Paczuski odebrał nagrodę Heraklesa za najlepszą walkę roku 2023 i ogłosił plany na powrót do ringu. Podczas gali XTB KSW 90 w styczniu w Warszawie miał wrócić do walki, ale złamanie ręki pokrzyżowało te plany. Teraz po odebraniu nagrody podziękował fanom w mediach społecznościowych i dodał: Herakles za najlepszą walkę roku 2023 wędruje do mnie i Tomka Romanowskiego. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Już niedługo powrót do klatki. Marian Ziółkowski, były mistrz wagi lekkiej KSW, szykuje się do powrotu do klatki na początku kwietnia. Podczas gali XTB KSW 94 w Paryżu 6 kwietnia zmierzy się z Wilsonem Varelą, mając nadzieję na zwycięstwo i szansę na odzyskanie tytułu. Przed walką Ziółkowski powiedział w rozmowie dla KSW: Wilson jest dobrym kickbokserem, wywodzi się z tego sportu, ma to zapisane w swoim DNA, bardzo dobrze kopie, mocno, jest też bardzo pewny siebie, bije się na własnym podwórku, ma 3 wygrane walki z rzędu w KSW i będzie walczył z byłym mistrzem. Na pewno czuje, że spotkała go bardzo duża szansa. Trzeba go koniecznie pokonać i to tak, żeby nie pozostawić żadnych złudzeń. Francuzi oczekują, że Varela mnie pobije. Znają mnie i przez te okoliczności, które się wydarzyły, nie za bardzo mnie lubią i chcą, żebym dostał w pierdol. Ziółkowski wypowiedział się na temat zwakowania pasa i nieodbytej walki z Saladinem Parnasem, która miała odbyć się podczas gali XTB KSW Colosseum 2. Niestety tuż przed pojedynkiem doznał kontuzji, co uniemożliwiło walkę. W rezultacie Ziółkowski zrzekł się pasa, który przeszedł na Francuza. To był pewien rodzaj wstydu i czułem się przegrany, mimo że nie przegrałem w walce. Dla mnie to, że nie wyszedłem do walki, było przegraną. Wiedziałem, że nie jestem w stanie nic zrobić, a mimo to czułem, że zawiodę wielu ludzi. Wiedziałem też, że zwakowanie pasa jest najuczciwszą rzeczą, jaką mogę zrobić, a dla mnie uczciwość jest najważniejsza. Odniósł się również do potencjalnego scenariusza na przyszłość. Jeśli Parnas wygra swoją najbliższą walkę i ja wygram swoją, będzie idealnie. Nasze ścieżki znowu się połączą. Jestem gościem, który chce tworzyć historię polskiego MMA. Nie przegrałem mistrzostwa w walce. Cały czas czuję się jak mistrz i przez to dochodzi dodatkowa presja. Saladin Parnas, mistrz KSW w dwóch kategoriach wagowych, zawalczy już 6 kwietnia w Paryżu z Valerią Mircią. Gala XTB KSW 93, pierwsze wydarzenie KSW we Francji, odbędzie się w hali Adidas Arena. Fani zobaczą w oktagonie fenomenalnego mistrza Parnasa, który w wywiadzie dla KSW powiedział: To będzie naprawdę duża gala. Pierwszy raz będę walczył we Francji pod banderą KSW. To będzie wielkie wydarzenie, mówi Saladin. Myślę, że hala będzie wypełniona po brzegi i kibice będą mnie mocno wspierać. Minęło dużo czasu od mojej ostatniej walki we Francji. Stworzyłem tu swoją publiczność. Ludzie nie mogą doczekać się tego starcia. Będą ze mną, dodadzą mi sił i poprowadzą do wygranej. W dalszej wypowiedzi dla KSW Francuz porównywał swoje wady i zalety Mołdawianina. Valeriu jest dobrym zapaśnikiem z chaotyczną stójką. Jest eksplozywny i agresywny, przyznaje Saladin. Stoczył świetną walkę z Romanem Szymańskim, z którym ja również wygrałem. Jest silny, ale siła to nie wszystko. Ja z kolei jestem od niego szybszy. Do tego myślę, że również jestem silnym zawodnikiem. Ostatecznie wszystko pokaże walka. Będzie to wojna w klatce. Zrobię dobre show. Wszystkie moje walki są ładne dla oka. Spróbuję powtórzyć to w Paryżu. Podczas gali XTB KSW 93 dojdzie do pojedynku dwóch debiutantów w organizacji KSW. Francuz El-Hadji N'Jai stanie naprzeciwko niepokonanego Nicola Bivola w limicie wagowym do 72 kg. N'Jai miał pierwotnie zmierzyć się z Ramzanem Dżembiewem, jednak ten wycofał się z walki z powodu kontuzji barku. El-Hadji N'Jai, rywalizujący w zawodowym MMA od 2018 roku, stoczył 7 pojedynków, wygrywając 5. Pochodzący z Senegalu zawodnik zdobył mistrzowski pas organizacji L'Arène des Sacs we Francji, a następnie walczył dla brytyjskiej organizacji Cage Warriors. Nicolas Bivol zadebiutował w MMA w zeszłym roku i wygrał swoje 3 zawodowe pojedynki. Ostatni z nich przez poddanie. Pochodzący z Mołdawii zawodnik rywalizował również na scenie amatorskiej, w tym dla organizacji Somp Hosson Fight. Piotr Kuberski zmierzył się z byłym mistrzem Michałem Materlą. Starcie zakończyło się już w pierwszej rundzie i Piotr wygrał je przez nokaut. Po starciu Kuberski zapowiedział, że chciałby stanąć do walki o pas, a odpowiadając na pytania fanów na swoim kanale w serwisie YouTube, powiedział:
gdzieś tam, no mam nadzieję, że to tak wyjdzie drogą dedukcji i zwycięstw moich chyba 11 czy 12 pasm łącznie, wszystko w większości przez nokauty. Też wchodząc szturmem do kategorii KSW, nokautując w drugiej rundzie Leśkę, nokautując w pierwszej rundzie Michała Materle, myślę, że sobie wywalczyłem drugą pasmę. Zobaczymy, jaki mają plan na mnie włodarze, jaki plan ma na mnie Artur Gwóźdź. Myślę, że każdy z nich ma najwyższy cel dla mnie wyznaczony. Natomiast odnosząc się do pytania o termin powrotu do klatki, Kuberski stwierdził: mogę zdradzić, że na pewno nie w tej połowie roku, raczej trzeci kwartał roku. A z kim? Musi to jakby czas pokazać. Wiemy, kto walczy teraz o pas. To jest wybrany. Do całego odcinka zapraszamy na kanał Piotra Kuberskiego. Link w opisie. Damian Janikowski w programie Klatka po klatce został zapytany o Kuberskiego oraz o jego potencjalny pojedynek mistrzowski. Wrocławianin uważa, że zawodnik poznańskiego Ankosu powinien stoczyć jeszcze jedno starcie. Jego zdaniem popularny Q-Bear powinien zostać sprawdzony przez wszechstronnego zawodnika. Jeśli chodzi o Kuberskiego, no jest wielkim gościem, wysokim, naprawdę ogromnym jak na dywizję średnią. Dokładnie, on powinien normalnie w 9-3 się bić, ale okej, okay, jest u nas, zapraszamy. No myślę, więc, że on wszedł z buta. No tak. Prosił się. Nie chciałbym nikomu tutaj umniejszać, czy no wiadomo, no Michał jest bardzo ciężkim zawodnikiem i nieprzewidywalnym, no ale wiadomo, z racji walk, jakich stoczył, brutalnych, no gdzieś tam jest neurologicznie rozbity, więc jak ktoś go dobrze trafi jakimś ciosem, no to już gdzieś tam Michał się chwieje. Wiadomo, że wtedy też jest, trzeba uważać na niego, bo tak jak pokazała walka z Radkiem Paczuskim, no nie wiadomo kiedy uderzy, znokautuje. No ale Kuberski był na tyle wysoki, na tyle trzymał dystans i się z nim bił, no że Michał jakby nie miał podjazdu trochę do niego. Mógł oczywiście dużo wcześniej nawet z dalekiego dystansu próbować iść po nogi, bo jeszcze w KSW nie widzieliśmy Kuberskiego jako tak trochę, wiesz, zapaśniczo, trochę grapplingowo, jak on sobie tam radzi. No wygrywając wcześniej z Leśko, no to Leśko się trochę wypstrykał technicznie, potrafiał go, on wyczekał go i oczywiście tymi cegówkami go tam zasypał i go rozbił. Także z tego co wiem, no to on czeka, tak, na mnie czy na Pawła Pawlaka, z którym jest wygranych, chciałby się bić i oczywiście bić je o pas, ale moim zdaniem powinien w międzyczasie, jeżeli długo będzie czekał, stoczyć z kimś pojedynek. Kimś, który bije się dobrze w stójce i bije się dobrze w parterze, który da mu trochę opór tu i tu. W dalszej części rozmowy Janikowski przyznał, że Kuberski powinien stoczyć jeszcze jedną walkę przed pojedynkiem o pas. No co, no zrobi wszystko, żeby ten pas wyrwać, więc naprawdę będę, wiesz, tam jak śmieje się, jak Romero kiedyś zrobili, jak tak szczekał, i mu to wkładali mu ciastka, tam orzyszki, tam lody, coś, on to wszystko zgryzał. Więc jak taki pitbull Romero z podwojoną mocą wyjdę do tej walki z Pawłem, żeby po prostu odebrać mu ten pas, a później to już mogę go tracić, zdobywać z powrotem, tracić, zdobywać z powrotem, także to już będzie mnie tak naprawdę, znaczy to co będzie dalej już mnie interesuje, najważniejsza jest walka o pas. Dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z Damianem i z kim zestawilibyście Kuberskiego. 11 maja Arkadiusz Wrzosek zmierzy się z Arturem Szpilką w klatce KSW. Do pojedynku dojdzie podczas gali XTB KSW 94 w Ergo Arenie. Przed zbliżającym się starciem Arek Wrzosek najpierw trenował w USA w klubie American Top Team, a teraz przebywa na obozie w Tajlandii. W programie Octagon Live Arek przybliżył nieco spojrzenie na swój plan na walkę ze Szpilką. Znaczy, nikt Ameryki nie odkryje, jak powie, że ja pewnie będę kopał. Artur musi umieć te kopnięcia się, nie wiem, bronić, obalać, łapać, przechwytywać, kontrolować. No to jest tak, no taki średnia osoba ogarnięta w sportach walki, by wiedziała, kto... O, Mariusz przyszedł. By wiedziała, kto jaką... No chodź. No, chodź, Marek. Jak się ubrał, to... Ty garnitur, poczekaj, garniturze mnie. Garnitur, tajski. Wow. Tajski garnitur, dzień dobry. Maro AF, Andrzej Fonfara. Zobacz, jakie zoomy mają w ogóle, to jest cała optyka przygotowana. A, to nie, to u nas w studiu to przygotowali, okej? Okay? Myślałem, że już wy macie, jest taki sprzeciw. To dokończ, Arek, ja mam pytanie do Marka zaraz. No to w każdym razie co? No tak, no będzie pewnie kopane, ale wiesz, dobra, a propos twoje, też chciałem powiedzieć a propos taktyk, przygotowywania się, myślenia, kto co zrobi, Artur będzie boksował, ja czy będzie mnie obalał, czy będzie bronił mnie kopnięcia, to każdy wie, zawodnika, Albert jest z wami, to może wam powiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Do pierwszej bomby jest w ogóle myślenie o jakimkolwiek planie. Potem już działają instynkty, no i wydaje mi się, że no, tych instynktów u mnie jakoś więcej może zadziałać i no i tyle. Do całego wywiadu odsyłamy na kanał sportowy Octagon Live, link w opisie.
Arkadiusz Wrzosek spotkał Mariusza Pudzianowskiego na plakacie w Tajlandii. Aktualnie Wrzosek trenuje w Tajlandii z Markiem Samociukiem. Na plakacie z Pudzianowskim żartobliwie skomentował, że musi ciężko trenować pod jego okiem. Trzeba zapierdalać, bo Mariusz patrzy. Wiktoria Czyżewska, nowa młoda gwiazda kobiecej dywizji KSW, pochwaliła się w mediach społecznościowych, że pobiła swój rekord siłowy. Znana pod pseudonimem Shika Toro, stoczyła już 3 pojedynki w KSW z 2 zwycięskimi nad Petrą Kastkową i Aleksandrą Karasewą oraz 1 porażką z Sandrą Sukar. W swoim najnowszym osiągnięciu Czyżewska podniosła 155 kg, co udokumentowała na portalu X. O ile wielu kibiców twierdzi, że Kalidow był na najlepszej drodze do zwycięstwa, o tyle zupełnie inaczej walkę tę widział Szymon Kołecki. Były zawodnik KSW w rozmowie z IndyCage.pl stwierdził, że Tomasz Adamek rozkręciłby się w kolejnych odsłonach. Co więcej, mógłby skończyć Mamenda przed czasem. Tak jak powiedziałem, słabo. Też w ogóle się nie zgadzam z tymi opiniami, że Mamed Khalidow prowadził i że w ogóle tylko kontuzja to przerwała. Bo Mamed Khalidow, jakby tak zliczyć, to pewnie z 15 razy przyjął w pierwszych 3 rundach mocne ciosy na tułów. Prawdopodobnie już czuł, że pasek energii już powoli się zbliża do końca. Kontuzja oczywiście kontuzją, ale z każdą rundą Tomek zyskiwałby przewagę. Nawet taki wolny jak był, nawet taki można powiedzieć zardzewiały, tak jest bokser. I ja uważam, że ta walka mogłaby się nawet skończyć przed czasem, ale w kierunku Tomka Adamka, bo on by wykorzystał te swoje atuty. Daniel Skibiński, walczący w kategorii półśredniej, stanie do pojedynku z Tahirem Abdulajewem na gali Can Fight 4 w Turcji. Informację podała grupa menadżerska reprezentująca zawodnika Anko z MMA oraz MMA Cartel. To szansa dla Skibińskiego na odwet za porażkę z Abdulajewem na gali UA Warriors 24 w październiku 2021 roku. Były mistrz kategorii półciężkiej organizacji Babylon MMA wejdzie do pojedynku z rekordem 21-9 i serią 2 wygranych z rzędu. Zawodnik z Azerbejdżanu posiada również serię 2 zwycięstw i imponujący rekord 16-2. Łukasz Brzeski zakończył obóz przygotowawczy do kolejnej walki w UFC, która będzie decydująca dla jego przyszłości w organizacji. Po przegranej w swoim 3 pojedynku podczas gali UFC Fight Night Holloway vs. Coran Zombie w sierpniu 2023 roku Brzeski otrzymał kolejną szansę. 6 kwietnia zmierzy się z Walterem Walkerem podczas gali w Las Vegas. O jego przygotowaniach można przeczytać w jego mediach społecznościowych. Z uśmiechem na twarzy kończymy obóz przygotowawczy do walki na UFC. Walka już 6 kwietnia w Las Vegas. Podczas gali UFC 295, która odbyła się 11 listopada 2023 roku w Nowym Jorku, Mateusz Rembecki pokonał przed czasem Roosevelta Robertsa i zanotował tym samym 3 zwycięstwo w oktagonie UFC. 28 kwietnia Mateusz wróci do klatki, a jego rywalem będzie Joel Alvarez. W rozmowie dla Polsatu Sport Mateusz przyznał, że liczy na dobrą wygraną i wejście do pierwszej 15 rankingu. Ona jest dla mnie najcięższa, będzie najcięższa prawdopodobnie, najbardziej wymagająca, z najbardziej wymagającym przeciwnikiem, który chyba jest tam 19 w rankingu. Może, mam nadzieję, że po tej walce wskoczyłbym, jeśli tam może dobre show, bo to tak naprawdę też UFC zależy na tym, więc jest to pełen nadziei, no, wszystko jest przed nami. Były mistrz kategorii półciężkiej UFC Jan Błachowicz wziął udział w podcaście Jurasówka, gdzie rozmawiał z Łukaszem Jurkowskim o powrocie do oktagonu. Błachowicz wskazał 4 rywali, z którymi chciałby się zmierzyć. Mowa o ponownych starciach z Magomedem Ankalajewem, Aleksem Pereirą lub Aleksandrem Rakiciem. Ponadto 41-latek chętnie zmierzyłby się po raz pierwszy z Irim Prochacką. Najlepiej na terenie Europy. No fajnie byłoby wycelować jak najwyżej, tak? Fajnie byłoby albo rewanż z Pereirą, który uważam, że zasługuje, albo rewanż z Ankalajewem. No albo wiesz, no jest Prochaska, to była mega zajebista walka, wiesz, tutaj u nas, na naszym kontynencie gdzieś. No albo tego Rakicza wyjaśnić finalnie do końca, no nie? Wyjaśnić tego Rakicza. Jakby te 4 nazwiska gdzieś na ten moment mam, no zobaczymy, no. Wiesz, ja siedzę... Oni walczą, to się przetasuje. Ten odpadnie, ten będzie walczył. No zobaczymy. Joanna Jędrzejczyk zakończyła sportową karierę, nie planując powrotu do rywalizacji, ale pozostawia sobie możliwość zmiany zdania w przyszłości. Podczas gali UFC 299 została wprowadzona do Hall of Fame organizacji UFC. W wywiadzie dla serwisu Eurosport przyznała, że tęskni za rywalizacją.
Do pełni szczęścia czegoś mi jednak brakuje. 20 lat treningów, za chwilę 21. Tak wyglądała moja codzienność. Charówka, emocje, wzruszenia. Cholera jasna, to jest naprawdę trudne, tak żyć bez tego. Żeby zakończyć temat. Od przyjaciela usłyszałam niedawno, że mam prawo do zmiany zdania. I to jest kurde prawda. Na dziś odpowiedź brzmi nie wracam, ale mam prawo do tego, żeby jutro rano powiedzieć, że zdanie zmieniłam. Polka zapytana o swoje zajęcia na emeryturze i możliwość zostania trenerem, odpowiedziała. To nie dla mnie. Nigdy nie będę trenerką, bo nie potrafiłabym się zaangażować na 100%, a ja nie robię nic na pół gwizdka. Zostałam w sporcie, ale na innych zasadach. Jestem menadżerką, prowadzę seminaria i obozy. Założyłam też fundację, która pomaga kobietom i dzieciom. Niedawno miałam spotkanie ze wspaniałymi kobietami walczącymi ze swoimi ograniczeniami. Gdzieś tam inspirującymi się tym, że ja nie poddawałam się nigdy. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.